oho, ten złowieszczy dźwięk po wychodzeniu z menu pauzy. Dobra, witam was w kolejnym odcinku z Outlast. Podążamy za śladem krwi. Ale delikatnie może. Co nie? Miles? Up, sure. Nie, bo oni są w świetle, to może tak nie niżej tą kamerę. O. Coś tak podrygiwują, nie? Tak kurczę, jakby ich nosiło. O cholera. Dobra, są maczety. Czyżby panowie z Krakowa? Nie, dobra. Żart na bok. Jest do dupy. Ej, oby się zaraz nie otworzyły. Dobra. Macie swoje mieczyki. Na zewnętrznej. Ale zostawcie mnie w spokoju. Dobra, idę stąd. A gdzie? Którędy? Cholera, muszę tam podejść. Ale czy może za blisko teraz się nie podsuwam? Nie. Chcę zgarnąć maczety na bebech, ale sprawdźmy drzwi. Dobra, na szczęście ci nie próbują przyciskać swoich ostrzy przez szczebelki. Kraty. Dobra. Nie, no sam na pewno nie pójdę, jak już... Jak, serio? Do nich? To jest głupie jak cholera, Miles, co ty robisz? A przez ten moment? Nie, to jest chyba siatka. Ok, nie, choć niekoniecznie. Nie, no przecież to jest głupota. Przecież oni cię wciągną do środka, wybiją szyby, cokolwiek, nie? Ej, dobra, cicho. Póki co się udaje, idziemy dalej. No ale co tutaj wejść? To też głupota, ale chyba będę musiał. Co, kto i gdzie? Chyba luzik. Chyba. Jak tam security? Jest, są jakieś dokumenty. Dobra. Merkle Corp PG. Uwagi dotyczące użytkowania. Odpowiednia konserwacja i utrzymanie Purge Gate jest kluczowe dla bezpieczeństwa projektu Wall Rider. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją Merkle Corporation oznaczoną kodem, takim właśnie kodem, lub zwrócić się o pomoc do osoby nadzorującej, która posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Tylko tyle. Krótka notka na temat użytkowania. Ten chyba nie przeczytał i tak skończył. Co? Cholera! Dobra, bo co sprint jest tutaj? Pamiętam bardzo dobrze. Te drzwi zamknięte. Pff, oczywiście. No dobra. Moment. Pyk. Jakaś notka? Coś? Wybita szyba? Nie, no dobra. To za słabo na notkę, wiem. Dobra, musimy iść. Follow the blood. Winda nie działa. O kurde, ani komora dezynfekująca. A dobra, najpierw za krwią może. Pod prysznicę! Nie, ja nie chcę sceny pod prysznicami. Wolę kręcić martwego policjanta w Noctowizji niż tam wchodzić. Tam moje dziewictwo jest zagrożone. To czy jedyne dziewictwo, które pozostało oczywiście. A karta magnetyczna, żeby się dostać pod prysznic. Higiena wymaga odpowiedniego poziomu autoryzacji. Spoko. Dobra, dajcie kamerę z Noctowizją. Cicho. Albo nie tak cicho. Urwał mu łeb. Pan prosiaczek. Miles, co ty na to? Kurczę, zaraz przeczytamy notatkę od niego. Bankowo. Ten ucieka w popłochu, przebiegając przez zamknięte kraty. Nie, on biegnie dookoła po prostu. Szalony. Dobra, za mną nic, nie? Ale dobra, zamknijmy. Aha, tylko w ten sposób. Tylko trzaskając. Niedobrze. Ale dobra, no to jest miejsce chyba odpowiednie. Przeczytanie tej notatki, ale ich jest dużo! Po kolei. Wielki... Dobra, ten wielki skurwysyn mnie prześladuje. Znalazłem dokumentację leczenia niejakiego Chrisa Walkera. Byłego żołnierza, który był kilka razy w Afganistanie, ten horror, który się tu rozgrywa, to jego wina, ale nie tylko jego. Ojciec Martin zawógł mnie tu, żeby mi coś pokazać. Wydaje mu się, że mam być świadkiem jego popieprzonych urojeń. Cokolwiek się tu nie schrzaniło. W centrum tego jest ten cały doktor Wernick. Wernick? Werniki? Coś w tym stylu. Problem w tym, że nie żyje od 10 lat. Na ścianie widnieje na bazgrane krwią napis "Spoczywaj w pokoju". Okej, okay. Czyli co? Ordynatorem tego całego szpitala jest duch? Wow. Już było, w domu na nawiedzonym wzgórzu. House on Haunted Hill. I w remake'u też zresztą. Dobra. Pierdolę to miejsce, serio kurwa. Umieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, których mógłbym tu doświadczyć.
Nie mogę się pozbyć Chrisa Walkera, tego pierdolniętego wielkoluda, który upodobał sobie odrąbywanie ludziom głów. Słyszę, że ma mroczy coś o przymusowym zatrzymaniu i protokołach bezpieczeństwa. A jeśli to nie on stanowi problem, może właśnie próbuje wszystko naprawić? Ej, prawdziwy dziennikarz. Z każdej strony stara się spojrzeć na tą sprawę, ale dobra, tu jest krew. Czy to jest otwarte? No. To dalej. Moment. Dobra, co się jest? Karta? Serio? Karta magnetyczna już? Dobra. Do łaźni. Otwarte? Zamknięte. Uff, dobra, nic za mną. Sprawda, zostawiłem zamknięte drzwi. Kurde, gdzie oni polecieli? Dobra, szybko. To the łaźnia, here we go, nie? Dobra, kit. Może, mogą tutaj nawet być w środku, ale ja już będę schowany dawno pod prysznicami. O, w dupa ciemno. Dobra. Wyjdź przez łaźnię. Dobry plan. Gorzej pewnie będzie z egzekucją. Egzekucją tego planu, bo z egzekucją Milesa raczej nie będzie problemu w takiej ciemni. Cholera, to okno jest otwarte. Czy ja tam coś, czy ja tu coś widziałem? A! Kurwa, się przestraszyłem. No, czy was pogięło? Dawaj za okno. Dobra, ale może kawałek jeszcze dalej. Dobra, tu mnie chyba nie sięgnąc, najwyżej mogą mnie machnąć po przedramieniu maczetami i wtedy spadnę. Dobra, chodźmy. Żeby mnie nie wyciągnął teraz za szmaty. Dobra. Daleko, jak najdalej się da, Majs. Jak najdalej się da i przygotuj się na sprint. Ale przecież to był hardcore jakiś. Cholera, nie wiem, gdzie oni są. Dobra, ale prędzej z tamtej strony niż z tej. Powoli, 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 spokojnie. Okej. Okej. Dobra. Uff, dobra, czyżby? Spokój. Cholera, niekoniecznie. Tutaj idzie krew, jakby co. Dobra, ale zamykaj te drzwi za sobą, Miles. Zamykaj, zamykaj. O. Dobra, chyba tego nie słyszeli. No. No. Zamykamy. Idziemy za krwią. Follow the blood. Tak powiedział pan kasnodzieja. Cholera jasna. Wyłączone. A tutaj? Moment, czy to nie jest ta lokacja, gdzie byłem dosłownie na samym już nim początku? Czy ja nie zrobiłem kółka? Nie, 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 nie. Takiego ułożenia przyrządów biurowych nie pamiętam. Ale dobra, jest security. Nie ma szafeczki żadnej, cholera, zamknij, ale... Serio, nie możesz delikatnie? Wszystkim musisz, kurde, trzaskać? Tylko z drewnianymi można się delikatnie obchodzić. Okej, okay, dobra. Wszystko nagrane, jakby co. Śluza też otwarta. Nie, 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 nie. Ej, jest! Dobra, dawaj tu! Co, w ogóle przejdzie? Aaaa, tak jest! To... Szybko, Miles, kurde. Jesteś tam, świnko? Jesteś tam? Kurde, tak go słychać, jak był. Za mną! Nie, ale go nie ma, dobra. Jest tutaj, dobra. Zostań tam na dole! Możesz drzeć papę ile chcesz, że tak tu mnie nie sięgniesz, bo dobra, w sumie lepiej co, wiesz co? Lepiej się odsunę. Po co masz wiedzieć dokładnie, gdzie jestem? O kurde, tu już jest zeskok? Tak niedaleko? No cholera, trudno. No otwórz się! Kurde, no! W podskokach Miles, albo lepiej nie. O kurde, przydałoby się, aby było otwarte. Ale jest zamknięte. No, jesteś paskudny. Aha. Świadomość zostaje w oderwanej głowie jeszcze przez parę sekund. Cholera, straszny los, ale dobra, gdzie? Tu startujemy, dobra. Bunny hopping. Dawaj na górę. I teraz już nie czekamy, aż on łaskawie tutaj wejdzie ze mną. Po prostu idziemy tu. I da się szybciej? Miles, nie da się szybciej? Czemu... No co jest z tą śluzą? Czemu jest zamknięta?
Aaaa! Sam dom! Zamykaj! Co to jest? O, kurde! Nie wiem, obejrzałem się do tunelu, nie zwróciłem uwagi, co się stało. Chyba spadłem gdzieś. W szyb windy, nie, to nie jest winda, niemożliwe. O kurde, na stos ciał. Ja pierdzielę. Kamera cała? Powiedz, że kamera cała. Chociaż jeden pozytyw tej całej chujowej sytuacji. Pajus. Widziałeś to kościół, jakby pogięty. Tamten, jaki bym powykrzywiany. Tu, ten, shit. Alternatywną drogę powiadasz. Dobra. Tylko gdzie? Ja bym cofnął się chyba pod łóżkiem, dobra. Czy on jest? What? Gdzie on jest? Jestem duży. No cholera, co ja robię? Że on mnie zaraz zobaczy, dawaj pod wyro! Dobra, jak tam? Przejdzie przez te trupy? Czy nie? Dobra, widać go tam, ale... No, w trakcie trybu noktowizyjnego tylko oczka, oczęta. Aha. Cholera. Idź stąd! A pójdziesz ty, kurde. Paszą, won, no nie no, uciekaj, serio. Dobra. Jak jest do mnie plecami odwrócony, to jest lepiej dla mnie. Dobra, sprawdźmy inne drzwi. O kurde, słyszał to. On słyszy otwierane drzwi. Dobra, a widział jak wchodzę pod wyro? Mam nadzieję, że się nie nachyli po prostu. Kurczę, dalej się już nie mogę wychylić niestety w lewo, dobra. Chodźmy. Naprawdę powoli. Przejdę tutaj, po nich. No mam nadzieję, że tak. Nie! A przeskoczę? Też nie, słyszał to. Dobra, słyszał to, idzie do mnie. Bo podskoczyłem jak kretyn. Aaaa! Dobra, ale nie, on nie przechodzi przez te ciała chyba. Więc jakby co? Mogę się chować za to wyro, bezpiecznie. Okej, na pełnej skradance, teraz bez żadnych skoków. Dobra. Ale muszę drzwi sprawdzać. O, Ender, dobra, blok C. Zaraz mi się baterię wyczerpią, nie będę go widział. Dobra, to tylko zwłoki. Poszedł dalej, dobra, no to może na górę, nie? Może na górę. Zwietrzył przypał. Jest tuż za mną. On jest tuż za mną. Dawaj otwarte. No! Nie, zmień baterię. Ręcznie. O kurde. Jest tu chyba koło mnie. Jest za mną. Przyciskaj się, dawaj. To szybciej, Miles. I co teraz? Cholera, on leci naokoło. Fuck. Tu dołem? No! O śle, nie rób mi tak, ale wolę ciebie niż dużego waszego kolegę. O, krzyku, aż mi kurczę gardło się zdarło. O śle. No, dobra, wybaczcie ten kaszelek. Dobra. Już spokój? Chociażby względny. Okej. Okay. Nie, dobra. Nie lubię tak uciekać. Ale chyba dobrze pobiegłem, tak czy tak. Cholera, no muszę tu na środek, no. Pełne oświetlenie. Ale wszystko na kamerze uwiecznione. Jakby co? Okej. Kto? Ty? Ty chcesz mi pomóc? Jak? W sensie jak to powiedziałeś? O kurde, straszny jesteś, odsuń się. To. Jaki sekret? Nie, dobra, nie będę ich otwierał. Na pewno nie. Ej, tam chyba był już zwykły koleś, nie ten skrępowany. Ja! Kurde, on tutaj stoi cały czas. Jest, Nygwin, dobra. Każdą celę po kolei. Sprawdzimy. A nie, tam... Tamten chyba się kręci po celi. No wypieprza jak Slenderman dosłownie mi się pojawiasz tutaj za plecami.
life won't stop alone. It'll cover us one by one. We're all done. Cholera, straszny los, ale wybacz, no co ja mogę zrobić, nawet nie mogę otworzyć. Choć nie wiem, czy to byłby dobry... Mam świeżb. Tak sobie po prostu powiedział, no chyba, że ten za mną, to... Ej, podrapię cię. Aha, nie, bo mi pewnie co innego, są sobie zeskrywać. Nie, dobra. Jakiejś bateryjki nawet nie ma, tylko się ukrywać mogę. Cholera, dobra, no to gdzie? Gdzie mam iść? Where to go now? No to na pewno nie. Chyba, że ten coś powie. Jezus, co jest z twoją ręką? Już są resztki palców tylko. Już sobie nie pograsz na konsoli. Kurde, straszny los. Współczuję. Nie, ale dobra, serio. Gdzieś tutaj musi być jakieś wyjście, nie? No, może pod łóżkiem którymś. No to obczajajmy może. Na Noctowizji. No. Exploring pełną gębą, nie? Ale coś mi się nie wydaje, żebym tutaj przejście miał znaleźć, a chyba że... Za grzejnikiem? Oni mają grzejniki? No to nie mieliście tutaj źle nawet, ej! Dobra, bateryjek coraz mniej. Ta, pod tym się schowaj, bez materaca, co wszystko widać. No ale co jest gra... Oj... A! Kurde, koleś, nie rób tego! I znając życie dokładnie w momencie mojego największego krzyku, mikrofon tego nie złapał. Ej, nie, myślałem, że jednak jakieś przejście. Chyba wymieńmy baterię. No jestem tu uwięziony? No gdzieś musi być jakieś wyjście. Wyżej, tam, gdzieś coś. Może faktycznie tu. Te drzwi. Koło trupa strażnika, nie, kurde, pewnie, że nie. A tego bym naprawdę... Nie, Myers nie bije ludzi, dobra. No to niech nie bije, ale tego mógłby. Ja bym się zamknął w środku. Po prostu. I schował pod łóżkiem, to ty co? Wiesz, tam wiernie czekał? Ech, dobra. Skoro nie będę miał się żadnego pożytku, tylko będziesz mnie straszył, no to... Ej, chyba, że ktoś mnie będzie gonił i jego wpieprzy pierwszego. Dobra, ale tu... Nie otworzyłem, moment. Coś jeszcze było? O, na stramę. Co? Schować pod łóżkiem. Pod łóżkiem nic. Cholera, ja tu marnuję tylko noktowizję. Spadaj, koleś. Gadaj do mnie. Jeżeli coś wiesz, to gadaj. No, zamknięte. Chciałbym pomóc. Nie mogę. Kurde, co tu zrobić? Nie no, macie jakiś pomysł? Ej, moment. Gdzie jest ta ostatnia część tych schodów, umożliwiająca wejście na górę? Cholera, nie ma. Szkoda. Może tu? Nie. Co tak... No ty już... ty już tego nie rób. Naprawdę, to już mnie, na mnie nie działa. Ej, chyba, że tu, dobra. Tak jest, świetnie. Tak, jasne. Może dupsko ci umyć jeszcze w życiu. Dobra. Jak tam twój stan psychiczny? Do kitu, ale agresja? Ten ma większą, na pewno. No ja się nie dziwię. Patrzcie, co mu zrobili. Kolejny kastrat. Dobra, tutaj zamknięte za cholerę, więc nawet nie ma co tam iść. Chodźmy tu. A jednak się rzucił. Ale agresja jednak pomogła mi. Dobra. Thanks, man. Ale mnie zostaw w spokoju. Dobra, otwarte, zamknięte, zamknięte. No to pozostaje po gzymsiku tutaj. Ale tu jest kolej zaraz, nie wiem czy tego Miles widzisz, nie? Że on mnie nie złapał za kark teraz. O cholera, on tam patrzy tylko, choć na, on ma przywiązane oczy, nie widzi, nie słyszy. Kurde, creepy! Dobra, skaczemy. Na fuksie, ale się udało. Dobra. Ej, niech coś jaśniejszego. Są mi dokumenty. Myślę, że jesteś martwy. Nie strasz mnie tak, ale mógłbyś spuścić wodę, jak żyjesz. W ogóle po co ci jeszcze wiadro? Aha, tutaj na twarde, tam na miękkie, ale to jest miękkie. To tu jest twarde? Nie. Nie, nie, dobra, czytajmy. Dokumentację.
Nekrolog pochodzący ze strony internetowej jakiejś tam. Możecie sobie klepnąć, może to faktycznie wyskoczy. Rudolf G. Wernicke. Werniki. Niech będzie Werniki. Dr Rudolf G. Wernicke, lat 90, odszedł 28 lutego 2009 roku, wykonując pracę, którą kochał. Urodził się w 1918 roku w Monachium, Niemcy. No i wszystko jasne! Tak jest, pewnie praktyki w Auschwitz, tak. Doktor Mengele, jego mentorem itd. itp. Zyskał sławę w środowisku matematyczno-naukowym dzięki pracy napisanej wraz z pionierem w dziedzinie informatyki Alanem Turingerem. Po wojnej zawierusze w 1949 roku uzyskał amerykańską wizę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po kilku dekadach badań w Los Angeles osiedlił się w Nowym Meksyku, gdzie cieszył się emeryturą, fotografując krajobrazy i opiekując się swoimi kotami. Czyli całkiem zacna emeryturka, nie? Zwłaszcza w takim sędziwym wieku. Na przełomie tysiącleci przybył do Colorado, by charytatywnie oddać się pracy na rzecz Merkoff Corporation. Okej, czyli była zbyt krucha emeryturka jednak. Bo słyszałem, że te niemieckie są całkiem pokaźne. Ale dobra, czytajmy dalej. Koledzy wspominają, że dr Wernicke wielkodusznie i prawdziwie troszczył się o dobro oraz godność innych. Aha, coś ciężko mi w to uwierzyć. Nie pozostawił po sobie potomnych. To chyba akurat dobrze, ten też był świadkiem, ale żyje. Kiepsko. Się nim zajęłeś, drogi kaznodzieja, jeżeli to ty w ogóle. Dobra. Gdzie? A, tu przeskoczyłem. Faktycznie. To pozostaje tak, iść na górę albo iść tu. Okej, kolejna śluza, ale inactive. Niestety. No dobra, no to polecimy na górę, ale kochani, oj. Nie, tu był ktoś w środku, dobra. Dobra, ale to już, kochani, w następnym odcinku w tym miejscu kończę te nerwy dla siebie w tym odcinku Outlasta. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej.